Dziś przenosimy się na piętro pałacu. Pomieszczenie, które odwiedzamy, stanowiło niegdyś kredens i przylegało do mieszczącej się obok sali balowej. Dziś urządzone jest w formie małej jadalni. Na stole widzimy fragment ćmielowskiego serwisu obiadowego. Wokół stołu komplet krzeseł neorenesansowych. Dwa z nich to jedne z niewielu elementów wystroju pałacu, które przetrwały wojnę i okupację. Do niezbędnych elementów wyposażenia dawnych wnętrz kredensowych należała widoczna na komodzie XVIII-wieczna prasa do serwet i obrusów. Ten egzemplarz wypożyczyło nam Muzeum Narodowe w Poznaniu. W pięknej neobarokowej witrynie podziwiać można różne elementy wyposażenia stołowego. Wśród nich widać objaśniacz do obcinania knotów świec. Srebrne cukiernice, niektóre zamykane na kluczek. Komplety sztućców srebrnych i platerowanych oraz dwa wielkie serwisy porcelanowe. Ćmielowskie z okresu międzywojennego i rosyjski Kuznicowa z początku XX wieku. Ten ostatni użyczyło nam Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. O innych ciekawostkach związanych z tym wnętrzem, a jest ich niemało, opowiemy przy oprowadzeniu.